Tomek Sokolskiego z tej strony. Cześć Tomku. Słuchajcie, mam po dwa pytanka do Matiego i do Krzyśka Stanowskiego. Kogoś masz na drugiej linii. A to chyba wy. Nie. Okay. Albo może, dobra, okej. Okay. Słuchajcie, to może najpierw do Matiego, bo tutaj była mowa o rękawicach, więc z tym sportem zaczniemy. Mam pytanie, co Mati sądzisz o walce Szpilki teraz na High League'u? Bo nie wiem, czy też takie wrażenie masz jak ja, że gdyby nie kontuzja, to mogłoby się to skończyć ciężko ze względu na to, że no Artur znowu nie trzymał gardy, no nie realizował planu, ponieważ z tego co wyszło. Jak rozmawiał z trenerem, tam widać w tym trailerze zapowiedzi po High League'u. No i chciałem się ciebie zapytać, co ty sądzisz, czy faktycznie Artur mógł skończyć tę walkę przed czasem i mogło się to dla niego zakończyć źle? Bo to jednak sportowiec, nie? Tak z chuliganem, można powiedzieć, walczył. Obejrzałem tę walkę z odtworzenia, ale gdzieś 45 minut po jej odbyciu się, ponieważ byłem na gali w Radomsku, na gali Tymeksu pięściarskiej, gdzie walczył Robert Parzęczewski. I zdzwoniłem się z Arturem natychmiast po obejrzeniu tego pojedynku. Artur był wściekły, bo twierdzi, że no w walkę wszedł zupełnie średnio, natomiast twierdził, że to jest kwestia następnych kilkudziesięciu sekund, że widział swojego rywala, który już po tych kilkunastu cepach był... Wyłączyć to połączenie raz, a dobrze. ...wypompowany, natomiast no powiem ci szczerze, stary, ciężko mi rozmawiać o walce, której nie było. No bo tak naprawdę kompletnie nie akceptuję takiej sytuacji z punktu widzenia i promotora, i kibica, że otwarcie jeden z zawodników mówi przed walką o tym, że jest kontuzjowany. Mówi, no ja jestem bohaterem, bo jestem kontuzjowany i wyjdę do walki. No nie, no wychodzisz do walki dlatego, że chcesz zarobić pieniądze. Ponieważ dzisiaj federacje freakowe płacą wyjątkowo dużo pieniędzy ludziom, którzy biją się zupełnie średnio albo czasem nie umieją się w ogóle bić, w ogóle, tylko są rozpoznawalni, mają określoną liczbę followersów, zarządzają gdzieś światem social mediów. No ja nie wiem, czy 200, czy 300 tysięcy, czy 150, natomiast no to są pieniądze jakby nieporównywalne do większości gasz, ludzi, którzy startują w innych sportach walki w Polsce, czy w boksie, czy w kickboxingu. Wydaje mi się, że tylko porównywalne pieniądze potrafi dzisiaj w Polsce płacić federacja KSW w stosunku do freaków, ale też mówimy jakby o tej górnej części karty, czyli nie mówimy o pierwszych trzech, czterech walkach undercardu, tylko mówimy o tej głównej karcie i cztery czy trzy ostatnie walki. Także no, walka w ogóle była dla mnie trochę dziwna w sensie złożenia, ponieważ Denis Załęcki bił się na Gromdzie w czasach, kiedy ja jeszcze funkcjonowałem w tej federacji i on tak naprawdę przyjechał do tej federacji razem z Tysonem, który przegrał ostatecznie walkę finałową z Kubiszynem i muszę ci powiedzieć, że no przegrał Denis na Gromdzie walkę, natomiast dosyć blisko z Denisem i z Tysonem akurat w tamtym czasie był Artur Szpilka, to znaczy oni do niego przyjeżdżali do gymu, Artur udzielał wskazówek głównie Tysonowi, sparowali. No więc zawsze dla mnie takie zestawienie freakowych walk, gdzie wiem, że ludzie się znają prywatnie, że się polubili, no to jest po prostu czysty biznes. Zadzwonił właściciel, zaproponował dobrą kasę Szpilce, czy gigantyczną kasę Szpilce, bardzo dobrą Denisowi, no i doszło do 20 sekund. Ja byłem szczerze mówiąc rozczarowany, no bo spodziewałem się jakichś emocji, jakiegoś większego widowiska. Tak naprawdę to Arturowi się nic nie stało, przyjął chyba jeden cios. Denis pomachał cepami, złapał się za kolano, 20 sekund trwała walka, budżet pewnie z 1 000 000 złotych łącznie i panowie poszli do domu. Jesteś jeszcze z nami i masz pytanie do Stana? Jestem. Wiecie co, jeszcze jedno pytanie do Matiego, jak mogę szybko. Odnośnie, dzięki za odpowiedź, odnośnie Gromdy, czy widzisz, jak to się rozwija, czy jest ci żal, czy jakiś tam kontakt jeszcze utrzymujesz, czy po prostu całkiem temat odpuściłeś? Znaczy nie, no wiesz, no powiem tak, duzi chłopcy muszą podejmować duże decyzje i mądre decyzje i oczywiście sama walka, idea walki na gołe pięści i coś takiego pierwotnego, atawistycznego, czasami brutalnego, ale jednak budzącego w nas wielkie emocje, to mi się zawsze podobało. Pewnie trochę mniej mi się podobało to, w jaki sposób to zostało po pewnym czasie sprzedawane. Troszkę rozumiem, że to była jakby potrzeba rynku, bo u nas zauważ, że dzisiaj prawdziwi sportowcy w sportach walki sprzedają się bardzo średnio albo nie sprzedają się w ogóle. Natomiast im jest więcej kontrowersji, im jest więcej
powiedziałbym, takiej prowokacji, obrażania, arogancji, czasami w tym wszystkim, powiedziałbym, takiego braku dobrego smaku, gdzieś funkcjonowania pewnej estetyki słowa, obrazka na krawędzi, to ludzi to przyciąga i interesuje. Ja sobie zdaję sprawę, jaka jest publika Gromdy i wydaje mi się, że jednak no, całość tego przekazu reklamowego, marketingowego, ona jest po prostu zbudowana pod konkretnego kibica. Zauważ, do mnie się oczywiście doczepiono, ja przyznaję się, zrobiłem błąd, że po prostu nie obejrzałem tego trailera, tylko nagrałem dwie sceny, pojechałem do Tajlandii, ktoś podłożył mój głos, ja wtedy powiedziałem takie zdanie, kurwa zawsze będzie kurwą, bardziej chodziło mi o to, że no, faceci funkcjonują w normalnym świecie, zasad przyjaźni, lojalności. Ktoś pod to podłożył obrazek, czyjąś rękę klapiącą dziewczynę w pupę i zostałem seksistą w Polsce naczelnym, który gdzieś nie szanuje kobiet. No, tłumaczą się winni. Ja jako człowiek, który funkcjonował w tym od początku, powinienem był to sprawdzić, a ktoś, kto to zmontował, powinien był mi to przysłać. Ja nagrałem dwie sceny, pojechałem do Tajlandii, natomiast każde tłumaczenie, no to wiem z doświadczenia w internecie, że nie ma większego sensu, bo i tak przegrasz, bo i tak ludzie wiedzą swoje i tak cię spotka zasłużony czy mniej zasłużony hejt. Także z punktu widzenia człowieka, który to z Mariuszem Grabowskim rozpoczął, to na pewno żałuję. Z punktu widzenia jakby miłośnika takich walk, no bo Bernacle oglądałem w Rosji, oglądałem w Stanach Zjednoczonych, też mi trochę żal. Poznałem kiedyś bardzo dobrze Bobiego Gana, który ma rekord w tym Bernacle Fighting 72-0 na parkingach. To jest były przeciwnik Tomka Adamka w boksie zawodowym. Jak przegrał z Tomkiem przed czasem, to proponował mu rewanż na parkingu, żeby się potem pobili na gołe pięści. Nawet był zainteresowany tym, żeby do Polski przyjechać. Natomiast no, ponieważ dzisiaj funkcjonuje też w tym świecie mediów poważnych, no to zdawałem sobie sprawę, że jedna, druga telewizja ma swoje oczekiwania i ma swoje standardy funkcjonowania, że komuś się to może nie podobać. Jesteśmy wspólnikami w jakiejś spółce, mamy partnerów biznesowych. Też nie wszystkim partnerom prawdopodobnie taka estetyka, obrazka i moje w tym funkcjonowanie się podobało. No więc zostałem zmuszony jakby do podjęcia decyzji. To nie jest tak, że ktoś mi powiedział musisz, tylko pozostawił mi wybór. No, chłopcy w pewnym wieku stają się przynajmniej trochę mężczyznami i muszą podejmować mądre decyzje. Co do tych trailerów jeszcze tylko skończę, bo nigdy nie miałem okazji na ten temat się wypowiedzieć. No, ludzie czasami muszą rozumieć jedną rzecz, że to jest w lepszym smaku, w gorszym smaku, ale to jest tylko fabuła. To nie ma nic wspólnego z normalnym życiem. Czy jeśli dzisiaj, nie wiem, Olaf Lubaszenko, czy każdy inny aktor, nie wiem, Czarek Pazura, zabija kogoś w filmie, to jest mordercą? Nie, no ty uczestniczysz w jakimś teledysku, w jakimś trailerze. Inna sprawa, czy to jest dobry smak, czy nie, czy to tak powinno wyglądać, czy nie. Natomiast no to nie jest tak, że Mateusz Borek uczestniczący w takim, a nie innym nagraniu czy teledysku jest Mateuszem Borkiem i jego, powiedziałbym, rola napisana przez gorszego albo dużo gorszego scenarzystę jest jakby zbieżna z jego poglądami na życie. Ja po prostu w czymś zagrałem. No nie wiem, no, na co dzień nie siedzę przy maszynce, nie liczę pieniędzy. Na co dzień nie wypowiadam takich gdzieś zdań głośnych w eterze. No po prostu zagraliśmy kogoś w tym trailerze czy w tym teaserze. No może to było głupie, ale to nie ma nic wspólnego ze mną. Ja po prostu zagrałem postać fikcyjną, tak jak to grają aktorzy. A że zagrałem słabo, no to wyszło słabo. Słuchaj, dziękujemy ci za te pytania. Już trzeciego nie, bo Krzysiowi za wiele Krzyśkowi osób... coś się chciał zapytać. No tak, ale nie może jeden widz trzech zadawać pytań, gdy tu czekają widzowie ze swoimi pytaniami i kolejne telefony. Dostanę pytania? Nie. Dlaczego? Następna. Ja jestem za tym, że Krzysiek dostał pytanie. Tomek, głosujemy. Ja też. No przynajmniej jedno. Jeden no. Widz, trzy pytania. No chciał cztery. Krótkie. Już by było zadane. No dawaj, dobra, kurczę. Dobra. Czy dobra. Pytanie Krzysiu, jest takie, czy odbierzesz ten telefon? Krzysiu, to nie u mnie, to naprawdę nie u mnie. Krzysiu, powiedz, jak ten twój biznes z tymi bateriami w Kongo, bo mnie to bardzo zaintrygowało, jak ty opowiadałeś w jednym z skateparków. To krótko powiem, że nie ruszyłem tego od tamtej pory, więc nic się nie wydarzyło. Ale Mateusz, chciałem ciebie dopytać trochę, bo ja nie znam się na sportach walki. Czasami je oglądam, ale po prostu jak kibic, który przełącza kanały, zatrzyma się na czymś dłużej. I powiem ci szczerze, że występy zawodowych bokserów, czy zawodników, zawodniczek we freak fightach
mnie totalnie rozczarowują. To znaczy miałem takie wyobrażenie, że jak pójdzie zawodowy pięściarz do Freak Fightu, to będzie się bawił, będzie robił co chciał w tym ringu, czy tam w klatce, czy w oktagonie, nieważne, ale będzie po prostu w stanie ośmieszyć rywala. Potem czytam, oglądam, że zawodniczka Brodnicka, tak? Dostała łomot od seksmasterki, która nigdy nie była sportsmenką, tylko opowiadała o seksie na YouTubie. A druga przez 10 lat trenowała i dostała łomot od niej. Mówię, rany, na jakim poziomie musi być ten polski boks kobiet, jeśli ona przegrała? Potem patrzę na tą walkę Szpilki. On był w totalnej defensywie od pierwszej sekundy. No, ty powiesz, że za 30... Krzysiu, kupiłeś pay-per-view? Nie, to była tak krótka walka, że na Twitterze ją obejrzałem. I zmieściła się w krótkim gifie. I potem słyszę, że on za 30 sekund już by go miał. No, wiesz, jakby Denis Załęski wyskoczył na Mike'a Tysona, to Mike Tyson nie powiedziałby, że za 30 sekund to już by go miał, tylko po 2 sekundach już by było po walce. I tak się zastanawiam, o co chodzi z tym polskim boksem, że oni potem wychodzą na amatorów. I ja się zastanawiam, kto się naprawdę umie bić, a kto udaje, że się umie bić. Znaczy, po pierwsze to jest tak, że ludzie, którzy w telewizji widzą dzisiaj zawodników polskich na przykład, w tych kolorowych, złotych szlafrokach, gdzie są piękne, kolorowe światła, gdzie wychodzą dziewczyny, pokazują numerki, to wszystkim się wydaje, że w tym wszystkim są miliony. Te miliony są tylko na najwyższym światowym poziomie i bardzo często trzeba pamiętać o tym, że te sporty walki są sportem szalenie kontuzjogennym, bardzo trudnym dla organizmu neurologicznie, że niewielu ludzi kończy karierę w zdrowiu jeszcze mając jakieś 2 złote na koncie. Tylko bardzo często my mówimy o tych mistrzach, a takich jest bardzo, bardzo powiedziałbym unikatowy procent i większość z tych chłopaków potraci przez całe życie zdrowie, nie zdążą zrobić żadnej konkretnej szkoły, są dosyć jednak ograniczeni we swoim wykształceniu i muszą funkcjonować przez następne lata, a rodzina musi ich akceptować, więc szukają pieniędzy. W polskim boksie pieniędzy nie ma. Jeśli ktoś się przebije, pojedzie do Stanów Zjednoczonych, do Anglii, wygra coś dużego, ma kasę. Dlatego też bardzo często ci sportowcy trafiają do Freak Fightów. Żeby ci odpowiedzieć konkretnie, no jednak te walki są zakontraktowane w formule MMA. Ta seksmasterka, o której mówisz, chyba Lil Masti się nazywa, tak? No ona jednak przez 10 lat trenowała zapasy. Wszechstylowa walka wręcz składa się jakby z kilku elementów. To jest boks i to jest boks trochę inny niż boks klasyczny, bo trochę inaczej na przykład jest... Następuje ustawienie nóg, bo nie możesz sobie pozwolić na to, żeby ktoś ci te nogi podebrał jak w normalnym boksie i stoisz w trochę innej pozycji. Do tego są zapasy. Do tego no dobrze, to rozumiem, ale walka Załęckiego ze Szpilką była typową walką bokserską, dopóki się nie złapał. Znaczy po prostu, to był prosty scenariusz. Denis Załęcki wiedział jedno. Jeśli nie trafi Artura Szpilki w 30 sekund czy 45, no to z każdą sekundą jakby i technika, i przygotowanie jakby wydolnościowe, kondycyjne, umiejętności, wszystko będzie po stronie Artura. Artur jednak zauważ, że miał fajną karierę, niespuentowaną mistrzostwem świata, ale miał też karierę, która odebrała mu bardzo dużo zdrowia. To był po pierwsze Wilder, to był Chisora, to było kilka innych walk, gdzie Artur padał na dechy, no i pewne rzeczy... Po prostu już się w tym zawodowym sporcie, w zawodowym boksie nie regenerują, bo kiedyś zrobiono takie badania, że w kategorii ciężkiej ktoś się dobrze trafi, tak by na ciebie najechał tramwaj. I pierwszą rzeczą, którą ty tracisz oprócz refleksu, to jest po prostu wytrzymałość na ciosy. Ta szczęka, która kiedyś była granitowa, to za chwilę się po prostu staje bardzo miękka. Ja na przykład prowadziłem takiego zawodnika jak Patryk Szymański. Powiem szczerze, technicznie pierwsza trójka, czwórka polskiego boksu, sparingi, nawet przed ostatnią walką u Andrzeja Fonfary w Chicago, z gośćmi, którzy walczą o Mistrzostwo Świata, są w pierwszej dziesiątce, ale sparingi w rękawicach, osiemnastkach, szesnastkach, w kaskach. Andrzej dzwoni, mówi, ty, top forma, rozniesie tego swojego rywala. Potem przychodzi walka, zakładasz rękawice dziesięciouncjowe, ściągasz kask i pierwsze muśnięcie... To jest jakby już sięgnięcie po neurologię i facet to wszystko, co wypracował przez 2 miesiące, całe przygotowanie traci wraz z jednym ciosem. Także to są rzeczy, które u 99% bokserów już się absolutnie nie odbudowują. Pozwólcie, że...